Jeszcze zanim się dowiedziałem, że w tym roku, na początku sezonu, będziemy mogli pojeździć Junakiem Maxi 711, rozmawiałem z kilkoma osobami na targach, a także mailowałem czy odbierałem wiadomości na Facebooku, czy nie przetestujemy Maxi skuterów. Wprawdzie chodziło o większe pojemności, nawet jeden z Was napisał nam, że zamienił swojego Fazera na duży Maxi skuter i lepiej jeździ nim się zarówno w mieście, jak i w trasie na turystyczne wycieczki. Ja byłem w szoku, że można coś takiego napisać i jest to prawdą. Dlatego stwierdziliśmy, że czemu nie i spróbujemy jakieś skutery w tym roku zrobić. Nie będzie ich dużo, nie martwcie się, będą tylko dwa. Dlatego dzisiaj zaczynamy od materiału z Junakiem Maxi 711. Skuter na pierwszy rzut oka jest duży i masywny, ale nie jest ciężki. Widzowie motobandy mogą pamiętać, że jakiś czas temu, gdzieś 2 lata temu, testowaliśmy Piaggio X9, który także był maxi skuterem, także w klasie 125, ale on był znacznie masywniejszy, a także cięższy, bo ważył tam w okolicach 180 kg. Ten pojazd waży 145 kg, więc jak na maxi skuter jest stosunkowo lekki. Do tego nieźle wygląda. Można go kupić w 3 wersjach kolorystycznych: niebieskiej, grafitowej i brązowej. I uważam, że ta wersja niebieska, czyli tą, którą mamy dzisiaj do dyspozycji, jest z nich wszystkich najładniejsza. Junak chwali się także tym, że tutaj zostały zamontowane LED-owe światła, zarówno w światłach drogowych, jak i mijania. I przyznam szczerze, że kiedy jechaliśmy kręcić ten materiał, jechaliśmy na 2 pojazdy. Petit jechał tym skuterem, ja jechałem Hadekiem i kiedy widziałem go w lusterku, to gdybym nie wiedział, że to jedzie Petit na Junaku, to pomyślałbym, że siedzi mi cały czas na ogonie jakaś Yamaha. Na tyle dobrze wyglądają te światła i wygląd tego skutera. Kiedy będziemy jechali wieczorem, tudzież w nocy, bo tak też może się zdarzyć, zauważymy, że kokpit także świeci się na biały, jasny kolor z niebieskimi wskazówkami i to bardzo dobrze wygląda. Po prostu ten skuter wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. I też kiedy pierwszy raz go zobaczymy i nie wiemy, że to jest Junak, też będziemy go, myślę, klasyfikowali wyżej, bo na przykład Yamaha T-Max czy N-Max to nie są tanie sprzęty. I ten Junak przy nich nie wygląda gorzej. Natomiast jak jeździ, bo to też jest bardzo ważna kwestia, kiedy dałem nim się przejechać Petitowi i później się zapytałem, jak mu się jechał, no to powiedział, że no jakby mało mocy z dołu, ale kiedy już go rozbujamy do tej stówki, to on spokojnie tą prędkość pilotową utrzymuje. Mi się udało rozpędzić do około 105–108 km/h. Jakby nie są to wielkości porywające, ale kiedy spojrzymy w dane producenta, okazuje się, że ten skuter daje z siebie dużo. Ponieważ według oficjalnych danych mamy tutaj nie 11 koni, jak stwierdził Petit, a 8,4 konia mechanicznego. Prędkość maksymalna według producenta wynosi 85 km/h, a tutaj solo możemy spokojnie lecieć setką, a 90 utrzymywać w 2 osoby. Jakość wykonania tych plastików stwierdziliśmy wspólnie z Petitem, że porównanie na przykład do tego RSX-a jest lepiej wykonany. Też mi się wydaje, że on nie jest źle wykonany. I na przykład na plus ma to, że nie ma takich kijowych tych nalepek, tylko tak. To już jest ładnie zrobione. Jest tak. Takie. Jest okej, okay, naprawdę. Jest tak, wygląda to jak znaczek w Suzuki, tak? W sensie na baku, tak. Jak masz. I to ładnie wygląda akurat. Nie? Moim zdaniem też tak jest. Ja wiem, że to jest nowy skuter i tutaj ciężko ocenić, jak on będzie wyglądał za rok, za 2 czy za 5 lat eksploatacji. Natomiast na chwilę obecną, kiedy my mamy okazję nim pojeździć, a robimy też ileś set tam kilometrów, to generalnie jakość spasowania tych elementów stoi na przyzwoitym poziomie w stosunku do ceny tego pojazdu. Bardzo ważną informacją dla maxi skuterów, bo przecież to są pojazdy miejskie, jest fakt, żeby się łatwo tym jeździło w mieście, mimo swoich gabarytów. I tutaj to może nie jest największy skuter w klasie. I bardzo dobrze, ponieważ ta moc do tych gabarytów jest wystarczająca. Ja wiem, ja bym chciał też tutaj trochę więcej tej mocy. Chciałbym na przykład mieć 12 koni mechanicznych i wtedy uważam, że ten pojazd by świetnie jeździł. Natomiast mamy te 8,4 konia mechanicznego i da się z tego coś wykrzesać. Spokojnie w mieście da się dynamicznie ruszać. To nie jest żaden szatan, to jakby nawet koło tego nie stało. Ale wystarcza nam do sprawnej jazdy, a przede wszystkim bardzo łatwo się nim manewruje, bo mamy duży promień skrętu tą kierownicą. Pojazdy tak jak ten nie wybiera się dla osiągów, a wybiera się dla sprawnej eksploatacji miejskiej dżungli, a także dla bagażnika, bo trzeba tutaj przyznać, że mamy także bagażnik.
I to się różni, tym się różni właśnie klasa maxi skuterów od zwykłych skuterów. Zwykły skuter kupujemy po prostu, żeby dojechać gdzieś i koniec, a ten kupujemy dlatego, że tu mamy przestrzeń bagażową. I w naszej przestrzeni bagażowej możemy spokojnie schować na przykład kurtkę motocyklową, rękawice, a także kask. Czyli kiedy dojedziemy do pracy, po prostu chowamy to do naszego bagażnika i przez cały dzień o tym nie myślimy, nie martwimy się, nie zwracamy na to żadnej uwagi. Gdzie są jabłka? No, jabłko za 50. Ładuj wszystkie. Jeszcze! Kilo? No 5 mówił kilo. To bierz, idziemy do kasy. Najpierw pomarańcze. Najpierw dwóch najpierw pomarańcze poznańskie. Ja tu myślę, że się zmieściły za dwa takie worki. Kurde, tyle pomarańczy tu wejdzie? Spokojnie. I teraz będzie ten, zrobi się... Mus jabłkowy. Oprócz dużego bagażnika mamy także dwa schowki pod kierownicą, jak przystało na maxi skuter. Obydwa są zamykane na kluczyk, to też jest ważne, ponieważ możemy sobie tutaj zostawić to, co schowamy i jakby się tym nie przejmować. Co ciekawe, w lewym schowku mamy także dwie ładowarki USB, więc podczas jazdy możemy sobie naładować nasz telefon albo powerbank i to jest fajna rzecz. Ważne są te zamki, bo nie we wszystkich maxi skuterach one są. Do naszego zbiornika paliwa, który znajduje się tutaj, możemy zatankować 14 litrów paliwa, co skutecznie umożliwi nam przejechanie około 300 km. Tutaj nie mamy hamulców bębnowych. Jak zwykle w tanich skuterach z tyłu jest bęben, żeby oszczędzić na cenie. Tutaj mamy zarówno z przodu, jak i z tyłu układ CBS tarczowy. I jak przystało na taki układ hamulcowy, jest on mocny. Mało tego, tylny hamulec, czyli ten po lewej stronie, jest nawet mocniejszy niż ten przód, chociaż ja akurat rzadko używałem tyłu, akurat jakoś tak z automatu hamowałem tym przodem i on jest zupełnie wystarczający do tego pojazdu. Dodatkowo, kiedy będziemy hamowali dwoma naraz, on naprawdę mocno hamuje. Nie czuję potrzeby, aby ten układ hamulcowy był tutaj jeszcze mocniejszy. Petit nie jest wielkim entuzjastą skuterów, ale na przykład ja i mój tata też miał okazję się nim przejechać, nawet powiedział, że zostawił mu go na kilka dni, po nim się po prostu fajnie, sprawnie jeździ. Bardzo łatwo się nim manewruje, zawraca. W porównaniu do zwykłych 125 biegowych, to jazda po takim bardziej zakorkowanym mieście na skuterze dla mnie jest po prostu przyjemniejsza, łatwiejsza. I myślę, że ten pojazd jest skierowany do właśnie takich osób. Nie typowo do motocyklistów, a do świeżych osób, które nie jeździły na jednośladach, a chcą po prostu przesiąść się z samochodu na jakiś inny pojazd, który będzie bardzo łatwy do opanowania w mieście. Do tego będzie bardziej funkcjonalny niż taki typowy motocykl, bo tutaj mamy bagażnik. Łatwo się nim będzie manewrować, spalanie będzie niższe niż w samochodzie i ogólnie serwis, eksploatacja będzie tania. I myślę, że to jest właśnie taki pojazd. Cena tego Junaka Maxi 711 wynosi 8999 zł. I uważam, że jak na to, co dostajemy, jest to dosyć uczciwa cena. Na zakończenie powiem Wam, że w tym roku zrobimy, myślę, jeszcze 2 albo 3 materiały z Junakami. Więc jeżeli jesteście ciekawi tej marki, to takie materiały będą pojawiały się w kolejnych miesiącach. Thank you.